Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Zero Dawn. Jak widzicie, mamy tutaj kompletną wersję gry i tym samym odpalimy sobie teraz dodatek. Znajdujemy się na samej górze naszej gry, naszej mapy oczywiście. Zobaczcie, jak to się tutaj prezentuje. Chodźmy zbadać te okolice. Ha! Jesteś pewna, że tu nie zmarzniesz, Nora? Nieźle się zgrzałam podczas wspinaczki. Dotarłaś do kraju, cudzoziemko. Długo raczej nie zostaniesz. Dym unoszący się nad górą oraz wioską. Co tu się dzieje? Być Sanukiem znaczy być zawsze gotowym na śmierć. W tych czasach nie można zapominać o wadze tej ceremonii. Konkretna kraina. Jeśli Ara tak chce wrócić na górę, to pójdę razem z nią. Sobie pozwolę zobaczyć, jak to się prezentuje w naszych misjach. Mamy zbadać źródło dymu. Czyż jest lepszy wódz od Arataka? Musimy w niego... Dzieje się coś ważnego. Mieszkańcy wioski... Niech pieśni poległych brzmią wiecznie. Zaraz zobaczysz coś nowego, Nora. Burgrend, dostawca niezbędnego. Banukowie przeważnie palą ciała zmarłych. Ale nie dziś. Bo nic po nich nie zostało? Tak, kiepska sprawa. Najlepsi wojownicy przepadli. Więc dostaną inne pożegnanie. Ciekawe rytuały. Okiełznajcie smutek, łowczy! Zabijcie go! Albowiem nasi bracia dostąpili losu ukochanego przez banuków i padli z włóczniami bijącymi w metal. Ich walka
dobiegła końca. Widzieliście, jak ich duchy ulatują w błękitne niebo i dalej do niebieskiego światła. Lecz nasza walka dopiero się zaczyna. Wkrótce wyruszymy zapolować na demona, który wprawia maszyny w straszliwy szał. A zatem pytam, czy zdołacie przywołać odwagę poległych towarzyszy? Będziecie walczyć, będziecie ginąć, tak samo jak oni? Odwaga i włócznia! Nasza krew na twych zębach, Arata! Jesteśmy panukami. Nasz wróg, naszą ofiarą. Demon, przez którego szaleją maszyny. Maszyny wyrżnęły najlepszych. A oni co chcą zrobić? Wracać tam? Głupcy. Chcesz poradę za darmo. Aloy. Aloy. Przesiaduję tu już dwie długie zimy. I wciąż nie udało mi się zrozumieć panuków. No bo na przykład. Zaczęło się, bo jedna szamanka, Urea, gadała coś o duchach i demonach gnieżdżących się na ryczącej górze. Więc poszedł ten cały werak w góry i połowę ich posiekały przeklęte maszyny. Gdy Urea zniknęła, myślałem, że szalony poszedł za nią, ale nie. Oto wielki Arata krzykuje ich na powtórkę z historii. Mówi ci coś przypadkiem imię Silence? Wysoki, strasznie ponury, kable w skórze. Jak u szamana? Usłyszałem to imię raz czy dwa, ale wypowiadane szeptem. Jak imię potwora, które banukowie chcą zapomnieć. Nie jestem pewien, co się stało, ale chyba było tak, że zadarł z konklawę. Albo konklawę zadarło z nim. Konklawę? Wszyscy ważni szamani co jakiś czas zbierają się w Ban-Ur, żeby być na czasie ze swoim hokus pokus. Nie mam pojęcia, jak mieszczą się w jednym namiocie i nie poplączą im się te rzeczy na głowach. Urea bywała na tych tańcach, ale kiedy ją spytałem, jak tam jest, spojrzała na mnie z podełba. Więc jak chcesz wiedzieć, jak tam jest, znajdź ją i przekonaj do siebie. Powodzenia. Czego takiego w banukach nie możesz zrozumieć? U banuków wszystko jest próbą. Trzeba znosić trudy. A celem jest przetrwanie. W warunkach, w jakich żyją, nie bardzo mają inne wyjście. Kraj tak zimny, że pękają zęby. Pełen straszliwych bestii. Mogliby przyjąć małą, niezbyt drogą pomoc. Uwierz mi, próbowałem ich przekonać. Ale jak banuk z czymś nie walczy, to równie dobrze może umierać. A Urea to ta, co mówiła o tym demonie? Tak jest. Ten Aratak od niej usłyszał, że ma szukać na ryczącej górze. A on jej uwierzył. Ale ty nie. No, wiesz, nie mam pojęcia, co Urea tam znalazła. Szamani nie gadają z nami obcymi. Maszyny tu w kraju są coraz groźniejsze, to niepodważalny fakt. Może i z winy demona. A może dlatego, że mają niestrawność. Mnie za jedno. Ta Urea z kolei nic nie wyjaśni. Wybyła stąd. Nie mam pojęcia czemu. Czy Aratak jest tu znanym wojownikiem? Jest wodzem Weraku. Jego głos budzi respekt wśród ludzi. Choć nie słychać go często. Gość gada tyle, ile zdechła ryba. Ale gdy on i Urea przybyli tu ze swoim Werakiem, ściągnęło tu tylu banuków, ilu w życiu nie widziałem. I wiesz, co jeszcze widziałem? Mój mały szlak handlowy ciągnący się aż do samej Włości. Ale on powiódł ich wszystkich na śmierć, wprost na te wściekłe maszyny. Straciłem najlepszych klientów. To mówisz, że mieszkałeś tam przez dwie zimy? Tak. Jeszcze u nas handlarze futer opowiadali o tym zapomnianym przez wszystkich obozowisku. Dobre miejsce. Gotowe na zmiany. Z trudem sobie radziliśmy, nim tłumy zaczęły ciągnąć za Ureą. Wielki prorok nadchodzi, mówili. Myślę sobie profit. Ale mi się mylił. Nie, że jak banuk, to od razu sknera. Po prostu wolą handel ze swoimi. Gdyby tak kilku
dało się przekonać. To miejsce byłoby na mapie świata. A przynajmniej na jakiejkolwiek mapie. O co chodzi z tymi werakami, Burgrend? Czy to jakieś części plemienia? Nie. Nie są jak klany u nas. Nie możesz się po prostu kimś urodzić. Musisz przejść próbę. Dowiedz, żeś najlepszy, to być może cię przyjmiemy. Niektóre wyraki znikają, ale inne trwają tak jak metal. Cała banucka kraina, Banuur, to same największe, najstarsze wyraki. Teraz już sama nie wiem, czy rozumiem więcej, czy mniej. Jedna rzecz jest pewna. Każdy wyrak ma wodza i szamana. To oni decydują. No i wszystko pięknie. Tylko, że wodzowie to zakute łby, a szamani z kolei bujają w obłokach. Muszę wiedzieć więcej o tym demonie. To durnoty, Aloy. Albo coś w tym jest. Coś powiązanego z zachowaniem maszyn. W takim razie musisz znaleźć Urę. Ostatni raz widziano ją w drodze do gór zwanych Soplice. Ponoć tylko szamani znają ukryty szlak między lodowymi szczytami. Ale wiem, gdzie znaleźć jej ucznia, Naltuka. Poszedł na północ od rzeki. Ugania się za plotkami. Plotkami? Zgadza się, plotkami. Niespodziewane ataki w śniegu, dziwaczne nowe budowle, no i niebezpieczna maszyna, jakiej jeszcze nikt nie widział. No to na pewno to sprawdzę, Burgrend. Dzięki za rozmowę. Nie ma za co. Ciekawe, czy Aratak opowie mi więcej o Urei, albo ryczącej górze. Szalony król Słońce o to zadbał w dawnych czasach. Te zabójcze nowe maszyny napływają do kraju szybciej, niż możemy je od... No dobrze, zobaczmy, jak to się prezentuje na mapie. Mamy znaleźć Naltuka i pomówić z Aratakiem. Ta rozmowa z Aratakiem jest opcjonalna, ale oczywiście pomówmy z nim. Nie mam zamiaru już słuchać takiego gadania. Zwątpienie cięższe niż stary śnieg. Wybacz, mój wodzu. Będziemy gotowi na kolejną próbę. Ale żadnego próbowania, trzeba to zrobić. Rozumiemy się? Tak, wodzu. Dobrze. Nieznajoma. Chciałabyś ze mną porozmawiać? W pieśni Kresie są też inne waraki? Tak. Osada prowadzi własne życie dla każdego banuka, co szuka schronienia. Powstała tuż po wojnie. W miejscu, w którym było obozowisko, wyrosła niczym przebiśnieg wiosną. Być może nawet przetrwa do kolejnej wojny Skarcza. Urea wie o tym demonie. Gdzie ją znajdę? Urea jest szamanką. To nie są rzeczy, których powinni słuchać inni. A już na pewno nie obcy. Ten demon, o którym mówisz... Jeśli tylko starczy ci odwagi, możesz pójść i sama zobaczyć. To odmieniło maszyny. Są silniejsze, groźniejsze. Ale co to jest? To akurat pytanie do szamanów. To stamtąd pochodzi twój werak? Nie. Zebrałem większość łowców z całego Banuur, by stawić czoła demonowi. Ale ja się tu urodziłem i zostałem, by walczyć z Skarcza, kiedy inni uchodzili w góry. Mam wciąż wojowników z tamtych lat. Tych, co przeżyli. Naprawdę chcesz wrócić na górę? Przyrzekłem, że to zrobię. Nawet jeśli jest to takie ryzyko? Ryzyko czego? Śmierci? Gorsze od śmierci to ugiąć się przed wyzwaniem i rzec, nie da rady. To chyba wszystko z mojej strony. Dobrze. Przedkładam czyn nad słowa. Jasne. Wytrwaj i przetrwaj. Dobrze, zatem kontynuujmy naszą wyprawę. Postarajmy się znaleźć Naltuka. Jeśli chcę dowiedzieć się czegoś więcej o tym demonie, muszę znaleźć Ureę. Aby to zrobić, muszę pomówić z jej uczniem. Poszedł wzdłuż rzeki na północ. Naprawdę musi być zimno. Zimno.
Bardzo zimno. Tak też myślałam. Całe szczęście ten chłód otaczający nas nie wpływa póki co na nasze zdrowie. Według Burgrenda uczeń Urei poszedł na północ od rzeki. Aby niezbyt daleko. Pewnie Naltuk wpatruje się tak w te wieże. Chyba wysyła jakiś impuls albo sygnał. No dobrze, porozmawiajmy z nim zatem. Naltuk? Kim jesteś? Jak mnie znalazłaś? Burgrend mówił, że cię tu znajdę. Uparty jest. Mówiłem temu Oseramowi już 1000 razy, że niczego nie chcę kupić. Nie jestem kupcem. Chcę tylko znaleźć Ureę. Nie dasz rady. Poszła tam, gdzie tylko szamani chodzą. Szuka porad głosu niebieskiego światła. To jest jej celem. A mnie kazała obserwować wytwory demona. Powstrzymać się, jeśli zdołam. Ale co ja mogę poradzić na te wieże? W ciągu kilku tygodni rozlały się po całym kraju. Energia demona w nich pulsuje. Jednoczy maszyny, nawet naprawia. Aratak powiedział, że demon zmienia maszyny. Popatrz. Niektóre mają fioletowe znaki. Należą do demona. Są silne, niebezpieczne. Prawdę mówiąc, widziałam coś takiego. Skażenie. Ale to nie był wasz demon. Naprawdę? No to wiesz więcej niż ja. A te wieże były częścią tego skażenia? Nie. To coś nowego. Jak mówiłem, dają moc maszynom demona. Trzeba je powstrzymać. Powiesz mi, gdzie poszła Urea? Zadajesz mnóstwo pytań. Tylko kiedy nie dostaję odpowiedzi. Jest tylko jeden głos, którego słucha Urea, nie twój głos. Przykro mi. Dobra, czyli chcesz powstrzymać dzieło demona? Wiem, jak zacząć. Moim łukiem i włócznią. Cudzoziemko! Powiesz, jak ci na imię? Aloy. Dobrze. Jeśli przegrasz z maszyną demona, będę mógł opowiedzieć o twoich wysiłkach Urei. Wielkie dzięki za zaufanie. Ale nie zawiodę. A jak skończę, powiesz mi, gdzie ona jest. No dobrze. Zniszcz lub zdominuj wieżę. Mam być szczera. To najchętniej bym ją najpierw zdominowała, a potem mogę zabiła. Mogę zabijać maszynę. Co zbieram? Co myślicie o takim mogę rozwiązaniu? Mogę się ją zniszczyć albo przyjąć. Dobra, zobaczmy, jak to będzie. Dobrze, wychodzi na to, że teraz musimy zabić maszyny. To pomoże. Dobra, podejdzie tu. Już na spokojnie. Dobra, jest to tutaj więcej. Doskonale. Wieża wspomaga pobliskie maszyny, ale można ją przejąć. Pomów z Naltukiem. Wróćmy zatem do niego. Wygląda, że mogę się zająć maszynami i wieżami. Demon później. Udało ci się jakoś przejąć jego moc. Może Urea powinna cię zobaczyć. A tak naprawdę to szuka nadziei. Po tym, co zobaczyłem, będziesz ją mogła jej dać.
wycofała się za tamte góry, za Soplice. Musisz wyruszyć ścieżką szamanów. Koniec ścieżki poznasz, kiedy dojdziesz do kaplicy. Wielkiej maszyny pokrytej niebieskierką. Po przejściu próby szamani biorą kawałek w nagrodę. Jeśli dotrzesz aż tam, też sobie weź. Należy się. Jak przejść tą ścieżką szamanów? Ruszaj do Soplic. Musisz iść za znakami przez jaskinie w lodzie i wodospady, a potem w górę do świątyni. Ale uważaj. Ścieżka to także próba. Ostateczna próba dla młodych szamanów. I znajdę Ureę na jej końcu? Nie. Ona wchodzi wyżej. Gdzieś tam do wnętrza góry. Jak ją spotkasz, powiedz jej, że wierzę, że znowu usłyszy głos. Pora ruszać w Soplice. Znaleźć tę ścieżkę szamanów. No dobrze. Oczywiście będziemy szukać ścieżki. Fenomenalny most. Naprawdę piękny, kolorowy. Jeśli chodzi o kwestie barw w tej grze, to naprawdę są nieziemskie. Mimo postapokaliptycznego świata... Borsuk. Wow, do tej pory nie mieliśmy styczności z żadnymi borsukami. Najwyraźniej są one tutaj. No, nasze pierwsze spotkanie najwyraźniej nie było też zbyt piękne. Niestety go zabiłam, ale nie zmienia to faktu, że pewnie jest to konieczne, żeby sobie móc upgrade'ować poszczególne ekwipunki. Te góry to pewnie Soplice. Ścieżka szamanów zaczyna się gdzieś wyżej. Aktywujmy je sobie. Tutaj również mamy handlarza. Jest to pierwszy handlarz z DLC, więc oczywiście zobaczmy. Wow! Jeśli chodzi o kwestię broni, to fenomenalnie się składa, bo możemy sobie kupić banuckie wyposażenie. Tutaj jednak potrzebujemy niebieskierki, która jest walutą sprzedażową. Oczywiście będziemy je zbierać, tym samym oczywiście jak najbardziej chciałabym, żebyśmy sobie kupili całe wyposażenie, jakie tutaj będzie możliwe. Mamy goniec Veraku Banuków. Akurat tutaj, jeśli chodzi o kwestie działania, to póki co nie ma żadnych. Nie wiem, czy tutaj można sobie w ogóle upgrade'ować. Tutaj w tym pierwszym stroju nawet nie ma modyfikacji, a każdy z kolejnych strojów jest tak jakby ukierunkowany na jedno działanie. Ten, który my mamy, akurat tak się składa, że ma odporność praktycznie na każde działanie, takie jak chociażby elektryczność, ogień. Co prawda nie są to w 100% tak, ochronne kwestie, ale zawsze w jakiś sposób to pomaga. Mamy też oczywiście skrzynię darmowych próbek. Jeśli chodzi o przedmioty specjalne, możemy kupić mapę barwników, mapę figurek zwierząt oraz mapy niebieskierek. Kurczę, no. Widzę, że tutaj kolejna przygoda naprawdę zaczyna się przed nami otwierać. Potrzebujemy jednak skóry kozy, kości borsuka, czyli musimy zacząć polować na kozy i borsuki, jednym słowem. Ruszajmy zatem naprzód. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona tym DLC. The Frozen Wilds, bo tak nazywa się ten dodatek. Piękne krainy, jesteśmy gdzieś potężnie w górach. Bardzo podobają mi się tutaj te kolorowe wstawki.
tutaj chyba będzie czekała na nas wspinaczka? Czy to oświetlenie jaskini? Piękne neony. Bardzo lubię takie światło. Czy jednak wchodzimy? Jestem wysoko. Ścieżka szamanów musi... Zapewne o takich znacznikach mówił Naltuk. No dobrze, podążaj ścieżką szamanów. Aktywuj rytualny znacznik opcjonalnie. Dobra, w jaki sposób możemy to aktywować? A, dobra. Pociągnąć? Wygląda na to, że każdy znacznik wskazuje kolejny. Pokazuje drogę. A, no to myślę, że jest to naprawdę bardzo pomocne. Nie chcielibyśmy się tutaj zgubić, więc oczywiście będziemy chyba sobie... trzeba wejść głębiej w tę zimną, ponurą, lodową jaskinię. Aktywować wszystkie. No ciekawe, czy uda nam się nie zgubić. Do czego służą te dzwonki? Żeby podążać za ich dźwiękiem? Jeśli jest więcej, może fokus pomoże mi je znaleźć. Aha, fokus wykrywa dzwonki. Dokładnie. W ten sposób łatwiej znajdę drogę. Dzwoneczki, części maszyn, drut. Metalowe elementy wykorzystane jako dzwonki. No miejmy nadzieję, że się nie zgubimy. No i teraz się zaczyna. Czy mamy iść? O, tu mamy jakiś demoniczny nękacz. W prawo czy w lewo? Nie tędy droga, chociaż coś znalazłam. Dobrze, weźmy wszystkie skarby. Całe szczęście okazało się dosyć szybko, że jest to ślepa uliczka. Nie tędy droga. Aha, czyli już się zgubiliśmy. Super! Nie wierzę w to. No dobra, czyli co, doszliśmy do momentu, w którym w ogóle nie ma przejścia. Yeah. No to zapowiada się ciekawie. Chyba, że... patrzcie. W ogóle nie zauważyłam tutaj tego motywu, że było można skręcić. Tu mamy kolejne dzwoneczki, więc chodźmy tędy. Tutaj widzę, że możemy przejść po linie. Naprawdę trzeba się rozglądać. Żeby nie zabłądzić. Kolejny znacznik. Dobrze. Aktywujmy oczywiście. Dobra, teraz tędy. Z tym, że tutaj mamy... A, tutaj są dzwoneczki. Tutaj dzwoneczków nie ma, więc chodźmy w prawo. Dobra, dzwoneczki są z tej strony. Tam było znowu rozwidlenie. Nie tędy. Więc... dokąd? Dobre pytanie. A, widzę. W górę. Widzę, że jesteśmy dosyć jednomyślne, Aloy. Kolejny znacznik. Nękacze. Lepiej uważać. Dobra, teraz tędy. Chodźmy za tym liną.
mamy rozwidlenie. Już tutaj wychodzi tylko, że jest tam skrzynia z zapasami. Dzwoneczki są tutaj u góry, zwróćcie uwagę, więc powinniśmy iść tu w lewo. Ja tylko wezmę skrzynkę i... Lepiej wrócę. Tylko wezmę ten łup. Chodźmy prawidłową drogą. Kolejny znacznik. O kurczę, towarzystwo. I do przodu. Mam nadzieję, że to wyjście. Okej, o, dobra, widzę kolejnego. Kolejnego na celowniku. Doskonale. Tutaj chyba przejścia nie ma, więc chodźmy na spokojnie tędy. O, zwiększył nam się maksymalny poziom życia. Tutaj są dzwoneczki, więc chodźmy tutaj lewą stroną. Tutaj kolejne. No liczę, że idziemy dobrze. I jesteśmy. Doskonale udało nam się wyjść z jaskini. Jaskinia już za mną. Co mnie dalej czeka? Zaraz się przekonamy. I tym samym, kochani, będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!